na przygotowanie tak zwanych kotylionów, które są symbolem obchodów odzyskania niepodległości. Płynęło sporo prac, wszystkie prace piękne, a wyboru i oceny dokonało jury, w skład którego wchodzi pani Barbara Macuga, przepraszam. Jestem pełna podziwu dla pani, dla kreatywności i zręczności w wykonanych pracach. Proszę zobaczyć, jakie bardzo pomysłowe są. Te prace, które są nagrodzone, naprawdę są przepiękne i w kolorze, i w kompozycji. Potrafiliście wybrać właśnie taki fragment, który jest bardzo ciekawy. Także no, byliśmy tutaj też zgodni co do nagród i wyróżnień. Natomiast tych wyróżnionych jest i nie bójcie się koloru malować, bo te prace właśnie, które są takie swobodne, z rozmachem, to właśnie te wyróżniliśmy. Także bardzo dziękuję za wrażenie. Tak jak mówiła pani Basia, ja panią bardzo serdecznie gratuluję tych prac waszych kotylionów. One są rzeczywiście bardzo misternie, ja już pomijam pomysłowo, ale bardzo misternie wykonane. Widać, że tam włożyłyście panie bardzo dużo swojego serca, swojej duszy i swoich umiejętności i swojego czasu. Gratuluję. I w przyszłości, jak będą konkursy, to zapraszam. Mam nadzieję, mogę. Oczywiście, bardzo zapraszam wszystkich. Bardzo sympatycznie byłoby spotkać się jeszcze kiedyś w dwa pokolenia starszych i młodszych. A wy, drogie dzieci, cieszę się bardzo, że już od wielu lat, jak tutaj pracujemy z panią Basią jako jurorzy, przy przeróżnych konkursach plastycznych bierzecie udział, pokazujecie swoje piękne prace, swój kunszt. Które prace zostały szczególnie wyróżnione. Także serdecznie dziękuję i również gratuluję pani dyrektor, pracownikom biblioteki, tak pięknego ośrodka i życzę, myślę, że w imieniu wszystkich tutaj was, ażeby ten ośrodek pracował bez żadnych kłopotów, nie żadnych przeszkód, na dobro naszego miasta. Chwalę was, pracowników, bo tu jednak jest ciężka praca. Dziękuję bardzo.